Jest ze mną Michał Michalak, zawodnik zwycięskiej drużyny. Mam wrażenie, że mnóstwo pozytywnej energii dzisiaj w zespole. To, o czym mówił trener Spasew przed meczem, że potrzebujecie takiego impulsu, takiej energii. To samo mówił w przerwie Filip Maczak i wydaje mi się, że to zadecydowało o zwycięstwie z polskim cukrem Toruń. Zdecydowanie widać było taką radość w naszej grze przez cały mecz. Dzielenie się piłką. Toruń agresywnie podwajał na pick and rollach, przez co dzięki temu, że podawaliśmy sobie piłkę po obwodzie, znajdowaliśmy bardzo dużo łatwych pozycji, kierowaliśmy się nawzajem. To zadecydowało o tym, że byliśmy w stanie wypracować przewagę, utrzymać w trudnych momentach, kiedy Toruń jeszcze poczuł presję tego, że wynik im ucieka, i dowieźliśmy wynik do końca. Mam wrażenie, że ciebie osobiście zmobilizował ten niecelny rzut pod koniec pierwszej połowy. Zszedłeś taki wściekły, ale w drugiej połowie Filip Maczak oddał ci tę palmę pierwszeństwa i wziąłeś na siebie rolę strzelca. Znaczy, no, trzeba podkreślić, że Filip zagrał świetne spotkanie i był bardzo agresywny w ataku. I właśnie w pierwszej i w drugiej połowie zarówno nakręcał nasz atak, atakując, penetrując, wymuszając faule. I no, gdzieś tym wspólnie, razem z kolegami ciągnęliśmy to w ważnych momentach. Wytrzymaliśmy presję na rzutach wolnych i też konstruowania akcji, kiedy wynik jest na styku w końcówce, co było naszym problemem. Tym razem zachowaliśmy zimną głowę i to zadecydowało naszą granę. Michał, bardzo ci dziękuję i gratuluję zwycięstwa. A my wracamy do komentarza. Dziękujemy bardzo Michałowi. Michalowi.